Siema Dameneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, jak już pewnie wiecie, po tytule gramy w Pit People. Czwarty odcineczek, w trzecim odcineczku zmiażdżyliście totalnie system. W pierwszym odcinku było 200 łapek w górę, w drugim 700 łapek w górę, a w trzecim ponad 1000 łapek w górę. Tutaj macie dowód, dziękuję wam bardzo serdecznie. Prosiłem was o 800, daliście dużo, dużo więcej. Daliście naprawdę czadu i to mi się podoba. Trochę wam to zajęło, ale to nie ma kompletnie znaczenia. Jeżeli uda wam się podtrzymać tą passę, to dużo szybciej wlecimy z kolejnym odcinkiem. Mam nadzieję, że będziemy się razem dobrze bawić, więc zapraszam. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, to bardzo cię proszę, aby zostawił przecież subskrybę na kanale i co najważniejsze, zostawił również dzwoneczek, tutaj potwierdził i zapisał. Bez dzwoneczka nie będą wam się wyświetlały wszystkie filmy na kanale, a to bardzo dla mnie ważne. Dzięki, zapraszam do oglądania. Okej, dodali coś nowego, bo był trzeci update. Jak nie grałem, był trzeci update i jak widać dali daily task, czyli takie codzienne zadania. Po 15 items. Muszę zrobić 10... Mam 3 zadania dzisiaj. Muszę w PvP z innym graczem, muszę zrobić obojętnie jaki quest, tylko że z innym graczem, albo zrobić unfair challenge z innym graczem. Czyli wszystkie te questy są na multi, więc ja tak średnio tutaj mi się uda je zrobić. Ale właśnie, jak nasza księżniczka mówi, teraz, kiedy mamy już maksymalną ilość osób, możemy zabrać się za głównego questa. I pokażę wam coś, bo jak nie grałem, co tu znowu jest? You want items in a tournament, Pit Helm. Właśnie, bo tutaj już tam trochę zdradzają całą tą historię. Wiecie czy nie? Pewnie nie wiecie. Był live z Pit People jakiś już czas temu i zrobiliśmy tutaj bardzo ładne questy. Tutaj kilka, to jest story mode, więc postanowiłem, że ja będę sobie sam grał, bo czasem trzeba i będę też robił live'y raz na jakiś czas właśnie z Pit People, ale tylko te poboczne questy. Tam nic ciekawego tak naprawdę nie ma, ale story questy będę robił zawsze na odcinku. No i tak też będzie, jak widzicie mamy naprawdę sporo kasy i co jeszcze ważniejsze, po poprzednim odcinku, w trzecim odcinku, jak widzieliście, złapaliśmy tą oto bestię, Hertrolla, i to był dla mnie bardzo ważny moment. Niestety, okazało się, że gra się nie zasejwowała, więc ja tego Hertrolla nie miałem, a do tego po wyjściu z domu, jak wiecie, ten misiek przeniósł nas w inne miejsce i nie mogłem nic zrobić, nie miałem go, więc na live znaleźliśmy innego Hertrolla, ja go kocham, ale wy też powiedzieliście mi, że Hertroll nie jest najlepszym osobnikiem, tylko żebym znalazł Cyklopa. Cyklop to jest taki wielki koleś z jednym okiem i będziemy próbowali go złapać. Zobaczymy, jak nam się to uda. No dobra, tutaj też jest ten Unfair Challenge i tam musicie wygrać 3 rundy, które są kompletnie niesprawiedliwe, ale mi się udało i... aha, tutaj bo tylko dziennie. Byłem, kurde, tam nie wiem który, 60 na świecie? Chyba tak dobrze mi poszło, więc naprawdę jestem całkiem dobry w te klocki. No i co? Weźmy sobie z tego story questa i zobaczymy, jak ta historia dalej się potoczy, bo jestem naprawdę tego mega ciekawy. Okej, mamy questa, wychodzimy w takim razie i co się stanie. Te poboczne questy tam było, pomagaliśmy Cupcake'a, koledze, tam jakieś pierdółki, ale teraz będziemy musieli robić naprawdę jakieś ciekawe rzeczy. Jesteśmy oczywiście w innym miejscu, nic tak naprawdę was nie ominęło. Nauczyłem się wiele rzeczy, na przykład to, że mogę ich oślepiać swoją rakietą, którą mam, więc nie muszę ze wszystkimi walczyć. Tego wcześniej nie wiedziałem, to się trochę przeładowywuje, ale na przykład teraz mogę sobie koło niego przelecieć. Ominąłem pieniążka, ale to nie ma aż takiego znaczenia. No i co? Lecimy właśnie do questa i jestem ciekaw, jak ten story quest będzie tutaj działał. Mam 9% chyba gry, udało się przejść nam. Jest to nie za dużo. Grałem naprawdę trochę czasu, no jak wiecie, te walki faktycznie trochę trwają i tutaj jest story quest. I to jest chyba też jeden z tych troli, znaczy z tych jednookich golemów i kurde, powiem wam, że to aż 4 gwiazdki, 4 czaszki. To będzie naprawdę niezła walka, myślę, ale no... Zaczynajmy, zobaczmy, co musimy zrobić. Jestem bardzo tego ciekaw. Mamy jakąś oblężenie zamku. Okej, czy ta dziewczyna nie wygląda bardzo tutaj podobnie, czyli już ją widzieli niektórą? Tak, on mówi, że ona była właśnie tą księżniczką. A, że on ma rację, let's take this... Okej, czyli musimy rozwalić to miejsce. Szybko się skapnęli. No i tutaj mówią, że muszą chronić swoich murów, bo są pod atakiem. No i my oczywiście musimy jakoś tutaj temu zapobiec. Na przykład teraz tak, bo ja już troszeczkę zapomniałem, o co tutaj chodzi. Priestichelle zrobiłem na taką łuczniczkę, więc ona
Stojąc tutaj będzie atakowała tylko jednego, ale tutaj już zaatakuje dwóch, ale zada tylko dwa obrażenia z łuku. Kiedy ona stoi w miejscu, zadaje aż cztery. To jest taka, jak ona się nazywa? Sofia. Sofia ma miecz taki przeciw hełmom, więc ona powinna iść gdzieś troszeczkę do przodu. Tutaj Horatio też mogę dać do przodu. Gluten niech tam sobie gdzieś stoi. No i tutaj nasz Hertroll niech poleci na prawo zająć się tym typkiem. Horatio już tutaj zaatakuje, widzicie, ale no oni mają hełmy, więc Priscilla, nie, Ewa musi bardzo szybko przyjść, ponieważ jeżeli nie przyjdzie, no to będzie dość poważnie. Co tu się dzieje? Aha, tu będą spadali jakieś te pociski będą. No to nieźle, no właśnie. Horatio nie jest dobry niestety przeciwko nim, ale tutaj musi podejść ta i Gluten też musi odsunąć się z tego radiusu. Tutaj może Priscilla zostać, bo z tej pozycji będzie mogła aż cztery razy zaatakować. Zobaczcie jak ta, jak Sofia zadała jaki damage duży. No to z tego on strzela, więc to będzie trzeba jak najszybciej zniszczyć. Udało się załatwić już jednego, więc całkiem nieźle. Akcja tutaj jest niesamowita, no powiem wam, że wczułem się w tą grę strasznie, jestem takim walonym strategiem. Na tym jak było te arena, tam tyle trzeba było myśleć, tyle myślenia, już tysiąc razy mówiłem, nie, no nie ma szans. A jednak się udawało. Dobra, zrobimy teraz inaczej. Ty pójdziesz po tego ucznika, ty, Sofia, podejdziesz tutaj i ty ze mną pójdziesz po tamtego. Bo wydaje mi się, że Sofia i uczniczka spokojnie go zniszczą dokładnie. Nawet nie musiałem Sofii tam wysyłać, więc jest okej. Okay. Najważniejsze to, żeby uciekać cały czas przed tym ostrzałem, bo ostrzał może być dość niebezpieczny. No nie, no oni za dużo to nie biją, ci ucznicy. No ale taka Priscilla nie ma za dużo życia, bo nie ma zbytnio ochrony. I czy ty możesz tak? Priscilla stąd zada 4 damage'a tamtemu. Więc ty, Sofia, idź powoli już tam. Gluten, stań sobie tutaj. A my musimy uciec z pola rażenia. I uciekliśmy, tak jest. Więc teraz tutaj go będziemy obijali. Okej, okay, tak jakby... Kurde. Szkoda, że on go nie przerzucił na przykład za siebie. Wtedy on by mógł dostać może tym napalmem. Kto wie, jakby to wyglądało. Okej, okay, dostajemy damage. Tutaj nasza Sofia dostaje dość mocno, ale tak czy siak, to jest dość tak słabiutko. Okej, okay. Aha, ona może też rzucać, więc dobra. Ty zostań tutaj faktycznie. Ty cofnij się tutaj i lecz tam koleżankę. A my oczywiście idziemy tutaj. Zaraz stąd chyba wyjdzie kolejny ucznik, tak? Bo on chce gdzieś tam wejść. A tutaj są te. Okej, czyli oni tędy wchodzą. Tu oczywiście w nic nie trafi. Ona tam się leczy. Znaczy glutek ją leczy. Gluten. Jaki gluten? Glutek. Dobra. Tego szybko ubijemy. Ucznika tam też... O kurde, no. Wyszło ich trochę. To może nie być aż tak dobre. Mogliśmy się w sumie nie splitować, bo... No teraz może być mały problem. Może tutaj jakbyś drzwi atakował? Bo musimy się dostać tam. Więc który z nas musi niszczyć te drzwi? Tak, faktycznie, dobra. Więc to faktycznie ma sens. Czy oni będą się cały czas pojawiali? Raczej nie. Tu jest ich limitowana ilość, mi się wydaje. Więc powinno być dobrze. Tutaj trzeba tego Lola. Szybciutko trzeba Lola zniszczyć. Bo on jest, no, jakiś taki niespokojny. Dobra, tutaj musisz podejść ty. Ty też musisz podejść tutaj. Ty zaatakuj tego. A Gluten... Tutaj sobie wróć. To jest dobre ustawienie. On tutaj zginie. Już zginął. Mamy level up i double killa. No i to się nazywa bardzo dobra rzecz. Tutaj to teraz musimy skupić się na drzwiach po prostu. Nie będę już patrzył na tych z boku, co wychodzą. Tylko skupimy się na bramie. Zniszczymy jak najszybciej bramę. Więc tak, ty zostań tutaj. Horatio tutaj. Priscilla tutaj. Łuczniczka... Mogłabyś podejść troszeczkę i Gluten też sobie podejść troszeczkę. Myślę, że to będzie całkiem dobre ustawienie. Tego trzeba... Powoli będziemy go obijali, a przy okazji będziemy niszczyli bramy. Super! Wydaje się to całkiem niezłe ustawienie, więc tak też robimy. O nie! Kurde, oni mogą... Nie wiedziałem, że oni mogą strzelać za płotu. To w sumie... No, niby jest ok... O kurde, teraz tutaj będą te napalmy. Dobra, więc teraz tak. Ty stań tu... Nie, ty stań tutaj. Ty stań tutaj, ty stań tutaj. Glutek zostań i ty też zostań. Chociaż nie wiem, czy ta uczniczka nie powinna bardziej tego atakować. Czy on już umarł? Tak jest, umarł, więc teraz spokojnie możemy sobie niszczyć gate'a. Tu wyjdzie jeden. Tylko skąd on się wziął? Czy my powinniśmy zniszczyć? O, tu też jeden się wziął. Kurde, nie, no trzeba coś zrobić. Albo zniszczyć to. Musimy pomyśleć, co chcemy zrobić tak naprawdę, bo... Dobra, go tutaj niszczyć tą bramę. No, mamy mały problem z tym. Dobra, zniszczyliśmy bramę. Okej, okay, jest całkiem nieźle. Okej. Okay. Trida is at the top of the hill. Okej, okay, musimy wejść na szczyt. Oh.
Jestem ciekaw, czy ja muszę ich wszystkich zabijać, czy po prostu wystarczy, że dojdę na szczyt jak najszybciej, bo z życiem nie jest źle. Muszę przyznać, z życiem stoimy na całkiem niezłej tutaj, w całkiem niezłym miejscu. Ty podejdź tu, ty podejdź tu, gluten podejdź tu. No i ty, uczniczko, też musisz zacząć iść do przodu, bo inaczej nie damy sobie rady. W końcu, okej, tego wyeliminowaliśmy. W końcu musimy coś zrobić. A, ich ten napalm też bije, więc dobra, spoko. Nie bije jakoś mega dużo, ale zawsze to coś jednak. To trzeba zniszczyć. Jeżeli tego nie będzie, to będzie troszeczkę łatwiej. Boję się, że znowu jakimś cudem oni tutaj przejdą po prostu. A, no pewnie, że tak. Teraz tutaj wychodzą. Widzicie? Czyli to są jakieś posiłki. Dobra, więc nie ma sensu z nimi tak naprawdę walczyć. Trzeba iść do przodu. Trzeba iść do przodu, po prostu. Więc lecimy do przodu. Gluten tutaj... Ty tutaj, Horatio tutaj i ty, nie wiem, na przykład tutaj możesz zostać z tyłu, żeby bronić łuczniczki. O nie, zostawiłem go na tym, na napalmie. Dobra, tylko dwa zdało, na szczęście, bo już się przestraszyłem. Kurde, no widzicie jak ile te mapki już trwają, to jest naprawdę całkiem sroga walka. To jest naprawdę całkiem sroga walka i całkiem dużo tu się dzieje. Dobra, udało mi się dojść do tego już. I faktycznie wygląda to całkiem ok. Na kilka hitków to powinniśmy zniszczyć. Wtedy będzie trochę spokojnie, nie będzie trzeba manewrować bardziej przed tym napalmem. Ale no nasza tutaj łuczniczka, no z nią jest ciężko. Wszyscy ją biją. Oni wiedzą, co jest 5. Oni chcą właśnie zrobić to w taki sposób, żeby tych najsłabszych gdzieś tam wykluczyć. No i to jest całkiem dobre myślenie, nie? Ale no tak czy siak jesteśmy już tutaj w kilkoro, więc szybciutko w następnej turze to rozwalimy. Łuczniczka ma jeszcze trochę życia, więc okej, okay. A my zbliżamy się już do końca. We're going down yet. Not going down yet. Okej, okay, czyli no jeszcze nie rezygnujemy. Gluten, stań sobie tutaj, Gluten, żeby cię nie atakowali. Sofia, zostań tu, Horatio, zostań tutaj. Ty za to idź tutaj. No i ty też, nie wiem, tutaj się przenieś. Jesteśmy teraz w zwartym szyku. Trochę się rozdzieliliśmy wcześniej. Okej, okay, to był ostatni pocisk, chyba że ktoś tu znowu wejdzie, co wydaje mi się, że może być możliwe. I tutaj znowu wyjdą kolejni, kurde, trzeba jak najszybciej iść na górę, bo jeżeli nie pójdziemy na górę, to przegramy. A nie podoba mi się to, naprawdę, bo jest ciężko, może jakaś inna technika powinna tego być. Może powinniśmy właśnie najpierw troszeczkę jednak bardziej podejść do tego tak strategicznie, to może nie. Ten, zostań tutaj. Horatio, idź tutaj. Ty idź tutaj. Ty zostań tutaj, a Gluten tutaj. Jakiś to tam szyk zrobi, chociaż Gluten... A nie, Gluten został. Nie został. Dobra, jest okej. Okay. Jest w miarę okej. Okay. Gluten umiera. Prawdopodobnie teraz zostanie z łuku po prostu i umrze. Ale jesteśmy już pod samymi drzwiami i nasze trzy główne postacie mają jednak full HP. Okej, okay, no Gluten umarł i nasza łuczniczka też zaraz polegnie prawdopodobnie. Więc, jajajajaj, dobra, ty idź za to tutaj nawalać, ty idź też tutaj, a ty zostań tu, Horatio, ty się przenieś, odrobinkę tylko, łuczniczko, dokładnie. Więc łuczniczka umarła, my musimy nawalać tą ścianę, bo ja, wydaje mi się, że jak przedostaniemy się tylko na górę, to nie uciekną, bez względu na to, czy zabijemy wszystkich na dole, czy nie. Gra zaczyna się właśnie, tam troszeczkę już później, robić to jest trudno, to jest już, jakby story quest, więc tutaj trzeba faktycznie dawać z siebie wszystko, żeby coś tam osiągnąć. O, tutaj jak postawię tego, a tego dam tutaj, to łuczniczka powinna być odrobinę chociaż ochroniona. Czy tak też będzie? Nie, bo wystarczy, że tutaj przejdę. No dokładnie. I tu aż czterech naraz. Ajajaj. Ajajaj. Ej, przeżyję jeszcze. Dobra, przeżyję jeszcze. Chyba. Tak, przeżyję. Dobra, stajemy w takim samym ustawieniu, nawalać tam ścianę mocno. Szybciutko, dobra, mamy ścianę. No i czy tak to się... Time to die, soft schools. Okej, okay, czyli oni chcą nas zabić. Ja bym go złapał. Nie, no dobra, teraz jesteśmy w potrzasku totalnym. Oni nie uciekli. Zobaczcie, ilu jest na ilu. To jest coś nie tak. Coś nie tak się wydarzyło. Czy moja technika zawiodła? No nic, wydaje mi się, że jesteśmy rip. Wydaje mi się, że jesteśmy rip. Ten oby zginął. Nie, bo on tego sobie zaatakuje. Ajajajajaj. Ajajajajaj. Jest bardzo, bardzo ciężko. Może od początku powinienem niszczyć te namioty, co? Tak może być. Boję się, że nie przejdę tego. To jest całkiem prawdopodobne, że nie uda mi się tego przejść. Dobra, zostań tutaj.
Ty zostań też tutaj, no ty też zostań tutaj. No i jakoś walcie, może kogoś zabijemy, może jakiś level wbijemy, ale no nie wygląda na to. Zobaczcie na to, jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedmiu na trzech, dobrze policzyłem? Dobrze, jeszcze 8 na 3. No nie, to bez szans. Bez kompletnie, bez żadnych szans jesteśmy. Go tego, proszę. Jest, udało ci się. Ten nie padł niestety. Ale to jeszcze może nie jest na straconej pozycji. Może jeszcze nie jesteśmy. Dobra, żartowałem. Jednak jesteśmy na straconej pozycji. No tato się rozpadła na kawałeczki. Został już tylko troll. Ale jeżeli to faktycznie będzie aż na takiej tutaj... na takim poziomie trudności, to ja nigdy tego nie przejdę. Okej, troll dostał level. Ale dalej jest sam na dużo bardzo osób. On się odrobinę będzie leczył, ale ten jest problemem. Tutaj go z armaty. Lecę do armaty. Zobaczymy, może w taki sposób uda mi się ich unicestwić. Raczej nie. Czy jednak może? No nie, raczej tak mi się to nie uda. Ajajajajaj. Okej, mogę niby uciec, to chodzi o to, że mogę flee battle. A, i tak chyba powinienem, co? Powinienem tak zrobić? Ucieknę. Bo nie wyszło. Nie wyszło to tak, jak planowałem. I powiem wam, że... Może być naprawdę ciężko. Może być naprawdę ciężko. Dobra, jesteśmy i próba numer 2. Powiem wam, pół godziny walki poszło na nic. Jestem przerażony, bo... No wiecie, ja to jednak nagrywam i to jest jednak dużo gadania, dużo roboty. Pierwsze co? Walić ich. Ja idę niszczyć... idę niszczyć po prostu te tutaj kampy, bo no to jest najważniejsze, żeby zniszczyć kampy. Jeżeli zniszczycie kampy, okej, jesteście free. Co też zmieniłem? Usunąłem tą Prishticella, już nie jest łuczniczką. Łuczniczka była dobra na pewne schematy, ale tutaj, kiedy jest ich aż tak dużo, nie jest aż tak dobra. Dobra, i teraz tak, Prishticella, więc ty zostań tutaj. I ty też, nie wiem, podejść tutaj, a tych dwójka, niech tych dwójka idzie niszczyć te tutaj wszystkie rzeczy. Ty na razie gluten cofnij sobie tutaj. Ważne, żeby nie wchodzić w te tutaj rzeczy. Musimy to jak najszybciej zniszczyć. On zaraz tutaj wyjdzie, więc jestem troszeczkę za wolny. Tak jest, troszeczkę za wolny. Czemu ty masz już pół życia? Ale muszę. Muszę jak najszybciej to zniszczyć. Potem, okej, i glutena. Chcę zachować jak najwięcej glutenka, żeby on mógł to leczyć. No i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Dobra, i takim oto sposobem kolejni zniszczeni. O nie, myślałem, że kamp zniszczymy. Jednak oni wybrali sobie inne ataki, ale tak jak widzicie, jest okej. Co zmieniłem? Jeszcze coś? No dałem właśnie Prishticelli ten młot taki na kaski, bo tutaj praktycznie wszyscy mają kaski, więc to się przydaje. Wiadomo, tank jak tank, ale kaski zawsze na propsie. Dobra, więc tak. Ty zniszcz to. Ty zniszcz go, nie, gluten tutaj się cofnij, ty zniszcz go, a wy pójdźcie tutaj za nim i myślę, że to szybciutko nam się uda. Potem idziemy na tego wyżej, tak, dobra, zniszczyliśmy pierwszy kamp, double killa zrobiliśmy, pięknie, na razie to idzie. Tutaj na górze też będzie trzeba to zrobić, my teraz wszystkie jednostki rotujemy na lewą stronę i niszczymy kolejny kamp. Dobra. Jest już całkiem okej, doszliśmy w tą stronę, tu będziemy powoli niszczyli kolejnego kampa, tutaj nasz troll niszczy ścianę, więc powinniśmy dość łatwo sobie z tym poradzić, tylko chciałbym jednak, żeby gluten przeżył. Czemu ja cały czas mówię glutek? Chciałbym, żeby gluten przeżył. A dobra, ty i ty musisz zostać gluten, wróć tutaj, ty idź go chroń, a ty, dobra, kontynuuj niszczenie ściany. Dobra, to padło. Bardzo ładnie. Zostawiłem ich tutaj, no bo wolałem zniszczyć kampa w razie co. Trochę dostali, to prawda, ale to jeszcze nie jest jakaś wielka tragedia. Tutaj kolejne dwa kampy, które są koniecznością. I to też będzie trzeba szybko na środku rozwalić. Wyszło kilkoro. Kilkoro faktycznie wyszło z tej naszej tutaj z tego kampu, ale no jeszcze nie aż tyle, żeby jakoś mega się tym wszystkim martwić. Dobra, zróbmy coś takiego. I ty tutaj. Więc to powinno... A nie, bo Horatio zostawiłem niestety na tym. A on prawie nic nie robił tamtemu. O nie, dobra. Dobra, tym razem przebijamy się już przez główną ścianę. Zabiliśmy wszystkich po tej stronie. Właśnie, no i musimy jak najszybciej rozwalić te tutaj dwa kampy. Bo to będzie nam bardzo, ale to bardzo przeszkadzało. Już tutaj jest jakiś wykrzyknik? Nie. Wydaje mi się, że ten po prawo będzie... najlepszym, chociaż nie, na lewo chyba szybciej dojdziemy. Dobra, więc ty idziesz tutaj, Lutek tutaj, no niestety ty musisz, nie, dobra, ty możesz wyjść tutaj.
Kleisz ją na początek, no i ty lecisz zaraz za nim. A niestety nasza Sofia jest przeciążona odrobinę i ona może tylko dwa kroki robić. No i to jest też mały problem. Trzeba byłoby to jakoś rozwiązać, ale nie za bardzo mam jak. No i nie wiem jak sobie z tym poradzić do końca. Tak, tutaj trzeba jak najszybciej, czy tam będzie pierwszy. Jeszcze nic nie jest wyświetlone, więc całkiem spoko. Dobra, ty idziesz tutaj. Gluten. Zostań tutaj. Ty stań tutaj, a ty jak najdalej do przodu. Ty oczywiście gdzieś tam powolutku sobie możesz iść. Niech będzie. Tutaj już jeden dostanie w pierdziel. Okej, niestety na glutenka. A gluten będzie leczył. Dobra, gluten niech zrobi swoje. Jak najszybciej muszę po prostu zniszczyć te kampy, bo stąd będą ludzie wychodzili bez przerwy. Na początku myślałem, że po prostu, wiecie, z tych wyższych poziomów oni idą niżej, ale tak nie jest. Oni cały czas jakby nowych biorą tutaj do kompanii. No i to jest niewątpliwie mały problemik. Dobra, tutaj już Horatio prawie tam dojdzie, więc jest całkiem nieźle. Czy ten został zabity? Jeszcze nie. Dobra, z dwóch stron już będą wychodzili. Więc no mamy kolejny problem. Lekki, ale problem. Dobra, ty iść tutaj go zniszcz. Ty za to zacznij niszczyć to. Gluten. Ja bym cię schował gdzieś, gluten. A ty, Horatio, idź niszcz tutaj spawna. Dobra, kolejny nam się udało zniszczyć i w sumie to oni sami sobie zniszczyli. Więc teraz całe wojska kierujemy na lewą stronę, niszczymy ostatniego kampa i to powinno już być, to powinno nam dać zwycięstwo i to tak bez kapi. Dobra, Horatio, musisz wracać, ty już kieruj się tam, ty gluten, a też powoli. Tylko właśnie, nie chciałbym stracić tego glutena, to jest największa myśl. O, udało się go zabić, dobra, i teraz w sumie, kogo? Ją bym, Sofię bym wstawił do tego i po prostu strzelał w to. Bo to też może być całkiem niezły pomysł. Co wy o tym myślicie? Jest naprawdę dobrze. Mam jeszcze praktycznie wszystkie wojska, więc wygląda to naprawdę tak jak należy. Okej, Sofia, tutaj powoli się kieruj. Gluten tutaj, a ty możesz w sumie tego zacząć tutaj atakować. Czemu by nie? Jest naprawdę okej, muszę przyznać, jest naprawdę okej. Trochę to trwało, bo ponad 40 minut już w to gram. Live'a bym mógł z tego zrobić, ale no, poucinam wam to tak ładnie, żeby to było tylko te najciekawsze akcje, bo faktycznie, no może to nie być jakieś mega ciekawe. Dobra, tutaj we dwójkę. Ty, Horatio, tutaj możesz jakoś zostać tu. Ty wsadaj tutaj i strzelaj też tutaj. I co? I gluten tutaj sobie powolutku podejdź. Wydaje mi się, że to, tego tenta już zniszczyliśmy. Patrzcie, tutaj hit i jeszcze zaraz pójdzie ta strzała, czy nie pójdzie? A dopiero w tej turze pójdzie strzała, okej. Czyli ona już w sumie tak jakby, dobra, poszło. Jest zniszczone, dobra. Udało nam się opcjonalnego questa zrobić, ale ten quest bardzo nam pomoże. Teraz już raczej to będzie łatwiutkie, ci powiem i tamtemu też powiem, wszystkim wam powiem. To już powinno być raczej łatwiutkie. Ty zostań tutaj, ty Priscilla. Strzel tutaj. I gluten możesz podejść tutaj. Tam jest, został jeszcze jeden łucznik. O, ładniutko. Naprawdę idealnie, ten też zaraz padnie. Mamy to, wystarczyło kilka zmian, wystarczyło trochę pomyśleć. Faktycznie, wtedy już było za późno, żebym cokolwiek zmienił. Teraz jest jeszcze okej. A dobra, ona sobie tutaj sama poradzi z nim, więc ty podejdź tutaj i zostań. Za to Horatio. Podejdźmy jeszcze podejdźmy troszeczkę pod tamtego łucznika, zabijmy go, żeby to nie trwało jakoś za dużo. Tutaj ta Sofia będzie atakowała bramę, powoli ją zniszczy. No i dobra, łucznik pada, dokładnie, brama zaraz też padnie. Poczekam tylko, aż Horatio przyjdzie, żebyśmy byli wszyscy w szyku. Czy ona już padnie? Nie, jeszcze nie. A, już padła, dobra. Time to... Okej, czyli będziemy z nimi walczyć. Ja bym chciał go... They killed most of our men. Okej. Okej, czyli oni chcą jakby uciec. Ale my im Priscilla im nie pozwoli, więc okej, jest okej. Jest naprawdę bardzo okej. Ja pierniczę, lecimy. Oni wsiedli do statku, a my lecimy za nimi. We can take these guys, okej, postaramy się. That's what I mean. Tak, czyli będzie kolejna walka, zobaczymy czy też aż tak długa. Musimy rozwalić tutaj statek, więc jak najszybciej tutaj zostań ty tutaj, no i ty tam, dobra, z tyłu stój.
Robimy formację trójkąta nieudanego i rozwalamy statek. Zobaczymy, jak długo nam zajmie wejście do tego pięknego Helmera. O, tylko tutaj dwa można, tak? Nie, no wszystkie można ściany. Dobra, to ustąpmy. Ty zostań tutaj, ty tutaj, ty... Nie. Ty tutaj, a ty tutaj. I dzięki temu wszyscy będą atakowali. Jakoś to pójdzie, jakoś... O, no i mamy ścianę! Gluten dostał jeszcze level up, ale ładnego mamy tygryska. Hal Beach, jesteśmy już prawie w kosmosie. What? Okej, musimy ich jak najszybciej pokonać. Będzie cztery. Czterech na pięciu powinniśmy dać radę. Tylko ja bym go chciał złapać. Ja bym chciał mieć Hel... A nie, Helmitor to jest jakby główna postać taka zła, więc... Raczej nie uda nam się go possać, chciałem powiedzieć. Raczej nie uda nam się go złapać. Ale tak czy siak, dobra, ty idź tutaj. Ty zostań tutaj. Horatio tutaj. No i Priscilla, czy tam Sofia. Niech powoli sobie idzie do przodu. Tutaj będzie całkiem niezły damage. Kto dostał jeszcze levela? Sefia! No pięknie. On nie będzie mógł atakować w przyszłej turze. Jak najbardziej fajnie. O nie, jednak będzie mógł. Dobra, Horatio musi jakoś blokować jego. Ouch, to go zabolało. Tak, Papa Sterla, okej, okay, to było za Kinga, za naszego króla, dobra, no to tak. Ty tutaj broń dostępu, ty stań tutaj, ty może tutaj, Gluten zostań tutaj, a ty tutaj. Wtedy będziemy każdy będzie atakował i wykorzystamy maksimum naszego obowiązku. Niestety Horatio dostaje całkiem niezłe bęcki, ale no okej, okay, powinno być jak najbardziej dobrze. Tutaj zabiją go. Więc teraz tak, ten pada na hitka. Dokładnie, Sofia go zniszczyła. Tutaj musimy tego, chociaż chyba będzie nam za... Nie, najpierw zniszczę łuczników, bo może jest jakaś mała możliwość, żeby go złapać. Może tak być. Dobra, wszyscy kogoś atakują, tylko że no właśnie, on jako pierwszy gdzieś tam umrze. A jednak nie, bo zrobił mały błąd. Poszedł do tyłu, a zostawił łuczników. Więc teraz tak, ty idź tutaj. Ty, Horatio, zostań tutaj. I wy też zostańcie tutaj. Zniszczcie tego łucznika, nie dajcie mu uciec. A my tutaj szybciutko, powoli zniszczymy tamtego. To jest całkiem dobra technika. Technika, taktyka. Ty jakbyś jeszcze Gluten tutaj stanął, to w ogóle byłaby magia. Musimy go jak najszybciej zniszczyć. A więc tak, ty stań tutaj, ty zostań tutaj, ty tutaj, ty tutaj, a Gluten stań tutaj, żeby łucznik nie mógł wyjść z tego pomieszczenia tak jakby. O, level up Horatio. Pięknie, tylko żebyś nie zaatakował Glutena, co? Masz aż 4 do wyboru łuczniku. Bo ty nie wyjdziesz, dobra. Słabiutko, słabiutko, słabiutko. Jest naprawdę dobrze, jest naprawdę dobrze. Wiecie co? Chorej się opuść tutaj, reszta niech zostanie w szyku. Level up! Dead jeszcze? No jeszcze nie dead. Ile oni mają życia, Hurricane? Ile ty masz życia, powiedz ty mi, przyjacielu? Ale odcięliśmy go totalnie, nie ma szans. Tego też by wypadałoby odciąć. No i zostawić naszego kolegę na sam koniec. Dobra, kolejną turę po prostu skończmy. Mamy to, mamy. My helmet! Co mu się stało z tym, z hełmem? Jezus. On potrafi latać? Czy on odleci? Nie wiem, to dość dziwnie to wszystko wyglądało. Fajnie jakbym troszeczkę odszedł, ale chyba tego nie zrobi. Muszę to jest jakoś tak... Tak jakoś muszę pozycyjnie to rozegrać. Dobra, ty zostań Priscilla tutaj. Ty podejdź za to tutaj, ty tutaj. Ty zostań tutaj i Gluten też zostań tutaj, bo nie chciałbym wszystkich swoich mocy użyć. Bo wolałbym tamtego, szczerze powiedziawszy, zaatakować, ale nie zrobię tego, bo Sofia złapała kolesia tutaj, więc musimy... Dobra, zostawmy jednego tak naprawdę, tylko tego. Wy cofnijcie się wszyscy. Wiem, że to może troszeczkę dziwnie wyglądać, ale uwierzcie mi, że to jest dla dobra całej ekipy. Bo chciałbym Helmietora zrobić na... O, patrzcie na to, mogę go teraz obejść. On tu będzie obchodzony, patrzcie na to. Tak, ty zostań tutaj, ty tutaj, ty tutaj, Gluten tutaj i ty możesz podejść tutaj. I tamten, no nie żyje, nie ma szans, patrzcie na to. Raz, 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 nie wiem czemu Horatio w sumie zaatakował tego, ale Horatio jako jedyny może atakować tego. O nie, tamten się przesunął, więc, ale dobra, ja tutaj i tak się zamienię potem z nimi. Tak, ty tutaj, pójdź tutaj, Horatio pójdź tutaj, reszta niech zostanie. Czy to da radę? Dobra, mamy to. I teraz, żeby go nie zabić. Tylko nie wiem, czy będzie w ogóle możliwość, żeby go złapać. To Sofia będzie mogła łapać, bo to już ostatnia tura. Można! Okej, okay, zostań tutaj, zostań tutaj, zostań tutaj, zostań tutaj. I Sofia tutaj i łapiemy go. Proszę, Sofia. Złap nam go. Mamy go! Skłak, kurde! Czy ucieknie? Co się dzieje?
zaliczony quest, to fajnie. I znaleźliśmy cyklopa. Znaczy, dostaliśmy cyklopa. Okej, czyli oni biją najmocniej z obojętnie jaką bronią. Mogą też jako jedyni chyba używać dużego hełmu. Mogą chodzić po wodzie. No i tutaj jest napisane, że sprzedali jedno ze swoich oczy dla Boga, żeby przewidywać przyszłość, ale tutaj Bóg, bogowie ich zdradzili. Teraz mogą tylko przewidzieć swoją własną śmierć. Dobra, super, bardzo się cieszę. I co teraz się stanie? Czy jakaś kontynuacja będzie? Bo ta muzyka była dość... O, jest misiek. O nie. Przecież ty umarłeś, misiu. O. Your hands are bloody with the sweet tang of revenge. Problem solved, right? So turn that frown upside down. Hey, no. Oh, have we bonded? How precious. Precious. Do you like Hansels? On żyje. Yes. Here, have some teeny tiny iced creams. I know you love them. Oh. Fine, starve! And what a curveball! Horatio! And speaking of Shut up! And speaking of curveballs, I think it's time for you and your ragtag crew of flunkies to return to that worthless rock you call home and rot in uncomfortable despair for the rest of your days! Sayonara! Jezus. Sayonara! To było dziwne. Najpierw Misius wyzywał każdego, potem pokazał, znaczy wyzywał naszą pryścicielę, że ma na sobie rękę. Go die. Że ma na sobie krew przez to, że chciała jakby się zrewanżować za śmierć ojca. Tutaj synek Horatia żyje, więc to dobrze, więc mamy cel jakiś w tej grze. Ale nie spodziewałem się, że... Pyta, jak ludzie oddychają tak wysoko, że nie jest naukowcem, ale się pyta. Więc mi się grzyje, to jest bardzo dziwne, o Jezus. Okej, czyli chcę zobaczyć, jak ziemia płonie. Bardzo ciekawe. Aha, wróciłem do domu po prostu. Helminatora dostałem. Lona Miza. Znalazłem portret Lony Mizej, dostałem trochę kasy. I o, dostałem palec misia. To może się przydać. Aaa, czyli to już tyle. Tak? Bo to jest Early Access. I ja ukończyłem całą historię jakby w Early Accessie. Zostały nam tylko i wyłącznie poboczne questy i pit, czyli ten... To wiecie, tą arenę. To pewnie zrobimy w następnym odcinku, ale kurde, szkoda, bo byłem bardzo ciekawy, jak to wszystko się rozwinie. No dzisiaj był dość długi odcinek, ale faktycznie nie ma jeszcze kolejnego questa. Na pewno jakiś update będzie i te questy dodadzą, więc wtedy będziemy robili te questy. Napiszcie mi proszę w komentarzach, czy chcecie, żebym zagrał ten Unfair Marathon. Tam są 3 rundy walk naprawdę mega ciekawych. A, no i co? Mamy kolejnego tutaj rekruta. Zobaczymy, czy możemy go wymienić na tego naszego tutaj zawodnika. Możemy, faktycznie, cyklop. No, wygląda on całkiem fajnie. Mogę dać mu taki mega hełm. I dam mu ten mega hełm. I dam mu taki mega hełm. I broń, jaką on by chciał mieć broń. A on ma taką broń, ale może mieć taką maczugę. No, ale dobra, dajmy mu taką broń. O, jakie tu fajne miecze są! Ja pierniczę. Ej, to też się damage'em różni, patrzcie. Ten da mu więcej dodge'a o 2%, ale ja bym wolał taki półdiamentowy miecz. Dobra, kurde, dużo się strasznie wydarzyło. Dobra, powiem wam tak, to był najdłuższy chyba odcinek, jaki w życiu nagrałem. Ponad godzina nagrywania. Oczywiście wy dostaniecie dużo krócej, ale i tak to będzie dość długi odcinek, bo działo się tu naprawdę mega dużo. Poznaliśmy kilka historii. Pokonaliśmy tutaj najgorszych ludzi na świecie. Będzie kontynuacja, jeżeli dodadzą questy. Dajcie mi znać, czy chcecie porobić na przykład te poboczne questy jeszcze i czy chcecie tą walkę na picie. No ja tak czy siak chyba zrobię taką... kolejny odcinek będzie z turnamentu, więc pamiętajcie, o czym mówiłem wam na początku odcinka. A ja jestem dalej pełen emocji. Nigdy jak nagrywam, to czuję te zmęczenie po godzinie. Tutaj czuję się jak młody Bóg. Chcę jeszcze tego. To jest naprawdę bardzo dobra historia. Naprawdę super gra. A na teraz ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Pamiętajcie, na G2A 3% zwrotu z kodem MANO. Zapraszam, sam używam, polecam. A na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się. Pa, pa.